Eddie i Jim poznali się i zakochali. Eddie i Jim pobrali się i kupili dom. Eddie i Jim mieli mieć dziecko, ale nie mieli. Więc każdego ranka Eddie całuje Jim, Eddie wychodzi z domu, a Jim zostaje sama. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. To był mocny i jakże wiele mówiący wstęp do filmu Jestem Twoją Kobietą. Ekspozycja na zaledwie kilka zdań w jednym ujęciu. Niesamowite. Ale początek z tym filmem i z jego główną bohaterką był przynajmniej u mnie zupełnie inny. So my life completely fell apart today. Did I mention that my husband left me? Początkiem tak naprawdę był niesamowity serial Wspaniała Pani Maisel. Why wasn't I enough? Jeszcze myślę, że o nim Wam opowiem kiedyś, ale właśnie tutaj po raz pierwszy tak naprawdę zwróciłem uwagę na Rachel Brosnahan. Zachwycił mnie cały serial, fantastyczne dialogi, praca scenarzystów, no i sama Brosnahan. I'm going to kill myself! Exclamation mark. Lol. Przełomową rolą dla Brosnahan był serial odrobinkę wcześniejszy, czyli House of Cards. Miał być jeden odcinek, a pomocnej i świetnej roli Brosnahan zamienił się w 3 sezony. Początek kariery i nominację do nagrody Emmy. A potem jej talent wystrzelił już na całego w serialu Wspaniała Pani Maisel. I tak po tropach Pani Maisel trafiłem na jej najnowszy film I'm Your Woman, czyli Jestem Twoją Kobietą. Film, który po serialu totalnie mnie zaskoczył. Oto nasza bohaterka, Jean. Żyje w okolicach Pittsburgha. To początek lat 70. Zwróćcie na to uwagę, to ważna dla filmu data. Jean, ogród, alkohol, muza, Bobby Gentry. I od razu mamy świetną scenę na wprowadzenie, tak zwaną scenę detal. Jej piękna suknia ma nadal przyczepione metki ze sklepu. I już trochę więcej wiadomo, o co tu chodzi. A potem w drzwiach pojawia się jej przystojny mąż, Eddie. Z niemowlęciem na ramieniu i mówi, to jest nasze dziecko. A ty nadasz mu imię, jakie chcesz. Wow. A Jean nie zadaje pytań skąd, dlaczego, po co. Nie, nie zadaje, bo czasem lepiej może pytań nie zadawać, żeby nie poznać odpowiedzi. Ale ja jako widz wiem więcej niż Jean i powoli z każdą kolejną sceną odkrywam i układam kolejne puzzle. To znakomicie podkręca napięcie i tajemnicę, bo niby wszystko jest ok, ale znowu te pytania. Co robi Eddie? Czym się zajmuje? Kim są jego kumple? Skąd ma pieniądze? Ale pewnej nocy... Jean musi uciekać z dzieckiem. Tu i teraz to wszystko się zdarza. Tu masz 200 tysięcy dolarów, teraz idź, bo tam czeka kumpel Ediego, który spróbuje cię ukryć. Zabierze cię w bezpieczne miejsce, bo wszyscy chcą dorwać Ediego. I tak zaczyna się przesiąknięty deszczem i cieniami film noir. To nie przypadek, że akcja dzieje się w latach 70. To czas walki rasowej i lata transformacji, zmiany amerykańskiej kobiecości. Jean nie jest przyzwyczajona do podejmowania własnych decyzji. Jak sama mówi, mąż nigdy nawet jej nie pozwolił prowadzić samochodu. I nagle jest sama i musi decydować.
film Jestem Twoją Kobietą. Powiem Wam, że im dłużej trwa ten film, tym lepiej się w nim dzieje. Początek, w ogóle całe wprowadzenie wygląda jak taki konwencjonalny kryminał. Czyli mamy środek nocy, samotna, no prawie bohaterka, która musi nagle uciekać przed facetami z wielkimi spluwami. Shut the kid up. No właśnie. Od wielu lat, od właściwie dziesięcioleci, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego kina gangsterskiego. Ale wyobraźcie sobie na przykład film Chłopcy z Ferajny i wyobraźcie sobie sytuację, w której cała historia jest opowiadana nie przez Henry'ego, nie z jego punktu widzenia, ale przez jego żonę, Karen. I couldn't stand him. I thought he was really obnoxious. He kept fidgeting around. Jestem Twoją Kobietą świetnie demistyfikuje, dekonstruuje popularne tropy i nasze ograne wyobrażenia o kryminale i gangsterskich klimatach. I skupia się na skutkach ubocznych, bijących w dżin. Ale skutkach niezamieniających ją w ziejącą ogniem i gniewem bestię do zabijania goniących ją facetów. Tylko w świadomą kobietę. Jest tu terror, jest krew, jest zabijanie, ale to nie jest taka tania sensacja. To nie jest epatowanie zabijaniem i takie żerowanie na najniższych instynktach. Wiele chaosu i przemocy jest poza kadrem. Jesteśmy jako widzowie tak samo zaskoczeni jak główna bohaterka. Zaskoczeni całą akcją i tym, co się dzieje. I z punktu widzenia jakby akcji filmu, to fantastycznie podbija emocje i całe napięcie, adrenalinę. Dużo lepiej niż jakaś taka krwawa siekanka. Na przykład scena w klubie, tym dyskotekowym, ta budka telefoniczna, mam nadzieję, że to zobaczycie, ale to jest po prostu rewelacyjnie wymyślone i nakręcone. Film Jestem Twoją Kobietą to film właśnie dwóch kobiet tak naprawdę, czyli reżyserki i aktorki. Reżyserka Julia Hart ma tutaj naprawdę coś do powiedzenia. I literacko, i stylowo, i wizualnie. Potrafi zbudować niesamowite napięcie, świetnie rozłożyć akcenty i zwroty akcji. Sceny pełne przemocy są na krawędzi adrenaliny. Jestem Twoją Kobietą to także oszczędny, świetny i bardzo wiarygodny dialog. Tak w klimacie Hemeta. Reżyserka tworzy opowieść układankę, labirynt z kilkoma zwrotami akcji, które tak łapią za gardło, wręcz palpitacja. I ze znakomitą w roli głównej Brosnahan. No właśnie, Rachel Brosnahan. W tym filmie ciągle niespokojna, czujna, ale też zmęczona do granic, wręcz wyczerpana. Nawet gdy odpoczywa, nawet w chwilach spokoju, z każdego gestu, spojrzenia, ruchu, czujemy, że jest kobietą na skraju załamania nerwowego. Czujemy jej strach i brak zrozumienia tego, co wokół się dzieje. Ale nie wolno jej lekceważyć. Przemiana jej postaci, w ogóle cała psychologia postaci jest wręcz fascynująca. I przez to, że nie idzie schematem, nie idzie po łatwiźnie, jest bardzo, ale to bardzo wiarygodna. To naprawdę niesamowita rola Brosnahan. Ciche, ciągłe napięcie, jakże subtelna aktorska gra na detalach, spojrzeniach i niedopowiedzeniach. A teraz, moi drodzy, już właściwie ocena. Film Jestem Twoją Kobietą. To nie jest takie konwencjonalne kino akcji, które znamy. Gonią się i strzelają, krew, seks i tak dalej.
to raczej takie bardzo zaskakujące wykorzystanie kina gatunkowego, filmu gangsterskiego, kryminału, do pokazania postaci. Można by powiedzieć postaci, której ktoś inny, właściwie facet, spieprzył życie. You'll be all right. A więc Jestem twoją kobietą na 10 skali kinomaniaka daje temu filmowi takie 8,5. Rewelacyjna Rachel Brosnahan, w ogóle cały cast aktorski, także role epizodyczne. No i do tego znakomita reżyseria, Julia Hart. Zapamiętajcie to nazwisko.